No cześć, witajcie. Dzisiaj nagram takie krótkie karmienie młodzieży, czyli tych takich podrostków, znaczy podrostków, może to nie są jeszcze podrostki, ale to już jest taka, można powiedzieć, podstawówka. Tam powiedzmy pierwsza, druga klasa podstawówki. O, tu mamy już takich artystów. O, tu mamy samczyka, o, patrzcie, już się nie może doczekać. Karaczanów, piękny, piękny chłopak. Największy z całego towarzystwa, największy z całego miotu. Świetnie rośnie. A tu mamy jaszczureczkę, która już się sprzedała. Właśnie dzisiaj będzie wysyłana do nowego domku. To jest właśnie ta, to jest właśnie ten chłopaczek, piękny, czerwony. Tutaj akurat teraz tych kolorów nie widać zbyt dobrze, troszkę na nosku, czerwony i na ogonku, ale zaraz zobaczycie, jak jaszczury będą jadły. Będę im podawał dubie. O, ciach, już dubia zjedzona jedna. To jest ich przysmak, tak naprawdę uwielbiają. No, oczywiście lider musi być pierwszy. O, niam, 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 jaka pycha. Wy też dostaniecie. Proszę bardzo. Pychota. Też. O. Skoczy mu na głowę. Może dla ciebie. O, proszę. Proszę bardzo, ciach. Pycha. Dziś nagrywam dla was kamerką sportową Xiaomi. Takie. Dzisiaj taki kaprys, żeby nagrać kamerą sportową. Proszę bardzo, ciach. Mata. Mata żrita. No. No, dawaj. Niam, 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 niam. Uwielbiają po prostu te karaczany. To jest ich przysmak. A jedzą praktycznie z pensety, zobaczcie. Takie maluchy, a już jedzą z pensety. Proszę bardzo. A. Ja byłem pierwszy. Dobra, masz ty, tak. Proszę. Proszę bardzo. O, widzieliście? Taki skok. Och, kurde, tam lider po prostu rządzi. Przechwytuje wszystkie karaczany. Tego muszę. No. Dobra. Zaraz przejdziemy do innego. Teria, proszę. Proszę, proszę. Proszę. Coś tam, myślałem, że się zwróci, ale nie. Dobra, wam na razie starczy. A pokażę wam, jak towarzystwo te najmłodsze rośnie. Powiem wam, co mnie najbardziej martwi. Najbardziej to mnie martwi to, jak młode jaszczurki zaraz po wykluciu przez kilka dni nie chcą jeść. Ja zawsze taki chodzę wtedy trochę podminowany, bo jakieś takie mam dziwne myśli, mówię, kurczę, że one nie jedzą, takie robią się takie chudzinki i dopiero po kilku dniach one zaczynają odbijać, czyli coś po prostu zaczynają chwytać, coś tam zaczynają łapać do jedzonka.
ale to dopiero po kilku dniach. Tutaj to czasami nawet może tydzień minąć, zanim ja zauważę, że cokolwiek jest jedzone. No ale już tak naprawdę ten etap jest, można powiedzieć, zakończony. Już jaszczurki zaczynają coś jeść. Dzisiaj miały wrzucone trochę młodego świerszcza, takiego wylęgu. O, któryś się już tutaj skitował do wody. Także... O, i trochę tureckich tu biega. Musiałem, zobaczcie, zakleić taką dziurę, bo tą szczeliną po prostu te robactwo uciekało do pomieszczenia obok, w którym są już takie troszeczkę większe jaszczurki, podrostki. Dobra. Tu jest brygada 9 sztuk. One oczywiście zostaną rozdzielone tutaj przez pierwsze dni, tylko takie po prostu trzymam. I przechodzimy do następnego. A tutaj siedzą ancymony. Zaraz. Proszę bardzo. No już. Zaczyna się jedzenie. Ładnie. Bardzo ładnie. O. Am, niam, 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 jaka pycha. Bardzo pyszne karaczany. No. Ciach. O, trzeba będzie chyba tutaj większą ilość. Dobra, tu mi zostały takie maleństwa, to ja je wrzucę do tych maluchów. Tu mam jeszcze też taką brygadę maluchów. Zobaczcie, jak sobie fajnie siedzi. Miseczce, świetne miseczki, udało mi się je kupić w Pepco. Bardzo fajne, są dosyć płaskie. Jaszczurki sobie bez problemu do nich wskakują. O, tu wam wrzucę pary. O, już, o, widzicie? Ciach, już jest polowanie. Polowanie na... O, proszę bardzo. Polowanie na małe karaluchy. O, super, uwielbiam. Uwielbiam na to patrzeć, jak jaszczurki jedzą. Po prostu jestem wtedy szczęśliwy, że jaszczurki zaczynają po prostu jeść. Zaczynają przybierać na masie. Coś się po prostu dzieje. Świetnie, uwielbiam. Dobra. Niech się częstują. Pokażę wam jeszcze takiego mutancika, który urodził się. To był po samicy Leatherback. Zobaczcie. Taka trochę zmutowana jaszczureczka. Takie ma wielkie, wyłupiaste oczy. Nie wiem, co się z nią stało. Po prostu taka już jest. Taka już jestem. Taka się już urodziłam. Ale jaszczurka, no, daje radę. Rośnie. Taka jestem sierotka. Jest jeszcze jedna taka sierotka z krzywym ogonkiem. Ona też... Oj! No i tak trzymam te dwie sierotki tutaj. Może ktoś je przygarnie. Jeżeli ktoś będzie chciał je przygarnąć, no to... To zapraszam. Dobra. Także te jaszczurki są do przygarnięcia. Chętne osoby, które będą chciały. Nie ma sprawy. Są do oddania. Są do oddania gratis. Dobra. O, widzicie? Już polowo. Następnego. Dobra, zaraz karaczanów dołożymy trochę. To są świerszczyki. A tu mam pudełko z dubią, która mi się już chyba zaczyna powoli kończyć. O, tu jeszcze trochę jest. Dobra, starczy. Powoli zaczyna się kończyć, trzeba będzie zamówić. O, następny.
inkubator już wyłączony, wszystkie jajeczka już doszły do siebie. Jedno, tak naprawdę z drugiego miotu, z jednego jajka się jaszczurka tylko nie wykluła. Poza tym, no to ze wszystkich. Dobra, jeszcze tutaj nakarmimy to towarzystwo. O, proszę bardzo. Proszę się częstować. Proszę się częstować. No jak tam?